Siemanko ziomeczki. I to jest jeden mega gorący, ostry chili. Wziąłem jakiś taki mocniejszy niby i się naprawdę boję o swoje życie, bo ja tego chili peppera będę teraz jeść. Czemu? Bo jestem osobą z mojego słowa. Wiem, że czasami zajmuje mi trochę czasu, żeby dojść do tego, co obiecuję, ale było jakiś odcinek, gdzie miałem za wyzwanie zjeść chili peppersa, czyli ostrego, i nie zjadłem go, bo nie miałem czasu, przeprowadzkę i tyle, ale teraz jem. Szybciutko robmy to, żebyśmy mogli zacząć odcinek. Jak wam się spodoba, to... nie wiem. Boję się o swoje życie. O, mamo! Boję się serio, że umrę czy coś. Czajcie śmierć przy chili? Dobra, jem. Zjem pół, przynajmniej. Na początek. Kurde. O! 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 Nie przesadzam! O! Związek mi dał! O! Fuck! Ha! O! 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 O kurde! O fuck! O! O! Co? O! Mleko! O kurde! O kurde, mleko nic nie daje! O matko boska! O! Mózg mi wybucha! O fuck! O kurde! O! O! O shit! O! O nie! A! 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 Mleko, mleko, mleko! To mleko daje tylko sekundę. To... oj, potem jest gorzej. Uuu. O! A! 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 Mój język się pali. Ja przesadzam. Oj, znów zaczyna się. Au! Mleko. Oh my god. Nie. O, nadal pali, ale... Zaczynamy odcinek. Ale beka, tak, ha ha ha, Pingwin się przykrztusił na papryczce, brawo, bardzo śmieszne, no no. Za to kurde, chcę widzieć mega ilość łapek w górę, bo kurde, to było poświęcenie! To było poświęcenie. Jakie masakry, kurde, prawie umarłem, czyli w ogóle. Jesteśmy w Pingwin Packu, dzisiaj będziemy robić zajebiste sprawy, a ja za 2 dni... jadę do was, przeprowadzam wszystko z mojego domeczku naokoło, jak widzicie. Wow, wow, wow. Przeprowadzam wszystko do Polski, bo idę mieszkać z wami, nie w waszym domu. Chyba że chcecie i macie wolne miejsce i macie zajebisty dom. Ale wy jak nie, to nie będę z wami, ale będę z wami w Polsce mieszkać już. Tak, przeprowadzam się i zmieniam swoje całe życie dla was. Zobaczymy, czy będzie to dobry pomysł, czy zły. Mam nadzieję, że... o kurde! Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. W ogóle dzisiaj będziemy wbijać z powrotem na nowy dungeon, znaczy nowy dungeon, który... będziemy się przygotować na niego, będziemy się przygotowywać. Dlatego właśnie wróciłem do domku tutaj. Nie tylko po jedzenie, które może nam być potrzebne, ale również i po sugarcane'y, bo z sugarcane'ów możemy stworzyć książki. Właśnie. I pierw papierek potrzebujemy, teraz skóra. Skóra. Skórę mamy w drugim tym. Plecaczek też by nam się przydał, ale na razie nie mamy wystarczająco skóry, żeby zrobić plecaczka, więc mamy to, co potrzebujemy. Teraz musimy w jakiś sposób się przetransportować do naszego cave'a. Jak nie wiedzieliście tego cave'a, to pewnie dużo odcinków przegapiliście, ale mamy zajebisty cave przygotowany też, gdzie właśnie wszystko ogarniamy. Ziomeczki, mam nadzieję, że seria wam się podoba do tej pory. Dla mnie absolutna miazga. Uc czasami się pojawia, tu i tam mamy, wiesz, zajebiste jakieś sprawy, imprezki, jakieś... Imprezki? No, imprezki w cave'ach i tak dalej, powiedzmy. Według mnie seria idzie... miazgownicznie, jeżeli to jest nawet słowo. I nie mogliście doczekać dalszych odcinków, ale co możecie zrobić dla mnie? Znaczy, co możecie zrobić dla siebie, sorry, mam na myśli. Jeżeli chcieliście jechać na meetupa, bo meetup jest zawsze na końcu odcinku, mówiąc dzisiaj powiem na początku. Ostatnie sztuki rabatowych biletów zostało na stronie meet. Ukośnik, czy tam linijka taka meet linijka up, tam macie teraz na ekranie meetup.pl ostatnie rabatowe bilety na meetupa, więc jeżeli planujecie jechać, to jeżeli chcecie najtańsze bilety, to teraz jest najlepiej kupić, zanim właśnie przejdzie do kolejnej puli. Dobra, nieważne już to, będzie miazga, zajebista sprawa, ale teraz jesteśmy tutaj, ważna sprawa tutaj właśnie się dzieje teraz. Ja tutaj po... O, schody właśnie, miałem wam pokazać, zrobiłem takie fajne schody, tak trochę jak... z Lord of the Ringsów, troszeczkę jak w miejscach takich podobnych. Tam zrobiłem zwykłe schodeczki i tutaj jeszcze nic nie pokombinowałem, a tu mamy nasze... O, myślałem, że creeper. Tu mamy nasze przejście i tutaj mamy wszystko ładnie oświetlone, bo tutaj właśnie rośnie nam jedzenie. W razie czego byśmy potrzebowali jedzenie, to będziemy mogli mieć tutaj dostęp... Co tu mieć? Co ja mam tutaj? Takie jakieś dziwne kręcące... Weź ty stąd się kręcidełko jedno. Dobra, niech zostanie kręcidełko, możecie się na to patrzeć przez cały odcinek i będzie was denerwować. Ale jesteśmy i mamy teraz sugarcane'y, mamy skórę, która będzie tu, zajebiście. Co to jest? Raw mutton? To tu w sumie mamy dużo jedzenia. Wrzucimy te niepotrzebne rzeczy, to też już jest w sumie niepotrzebne. Znaczy, 3 kawałki są potrzebne, bo do książki. I 1 kawałek skóry, to 6 nam zostało. Miazga! Dobra, czyli możemy stworzyć, gdzie jest nasz crafting? Chyba tak się robiło książkę, tak? Jest! Mamy książkę! Mamy 4 kawałki obsydiana, które są nam potrzebne. Możemy 1 kawałek rzucić. I mamy enchanting table, moi sudziacy! W końcu! Enchanting table dla nas. Jest! Jest! Enchanting table! Oh my god! Dobra, zajebiście. Jest! I zobaczcie, jak ładnie to zaczyna wyglądać. To jest taki mini, magiczny cave. I teraz możemy... I don't like the look of them. I don't like the look of that armor. Nie podoba mi się ta zbroja, musimy stworzyć nową zbroję. Na szczęście możemy, mamy wystarczająco. I patyczki się nam by przydały, patyczek jakiś, bo będziemy robić sobie nowy miecz, enchantować go. Ciekawe, czy można katanę zrobić. Jeszcze raz, katanę kiedyś robiliśmy. Damn, oh no. Ain't nobody gonna make no katanas. Dobra, zrobimy zwykły miecz, diamentowy. I wszystkie zbroje, które możemy potem enchantować. I wtedy idziemy na mega walkę do cave'ów. Zobaczymy, czy tym razem damy radę przeżyć, bo będziemy bardziej przygotowani. Coraz więcej przygotowani. Nie na te mega moby, ale na zwykłe moby dopiero się szykujemy, bo te mega moby to już rozwalają system. A na live'ach robimy dużo, strasznie dużo live'ów ostatnio. Jak widzieliście, zajebiście też idą live'y. Strasznie mi się podobają live'y teraz, bo po prostu miazga idzie, nie? I tutaj macie kurde... 3 Ender Shardy, które właśnie zdobyliśmy na live'ach, które właśnie później będą się składać w specjalne itemy. Czekaj, to będzie tylko przepalać 3 chyba, czy coś w tym stylu. No dobra, przerzucimy to tu i wszystko cię niech pali tu. To mięsko w sumie też może tam się przepalić. No i my będziemy jak dalej robić na live'ach. Jak widzicie, tutaj na live'ie ogarnialiśmy 3 Ender Shardy. One tworzą bardzo fajne rzeczy, które będziemy później wykorzystywać też. Dobra, stara zbroja, możemy ją... Nie wiem, tutaj dorzucić będzie przydatna, wiesz, kiedykolwiek jakbyśmy stracili zbroję i chcieli na przykład wrócić po jakieś itemsy. A diaksowy miecz chyba się nie zepsuje, więc dobra, stwórzmy ten diaksowy miecz i idźmy już robić zajebiste rzeczy. Dobra, 7 level czy jaki? 7, 8, 4... Nie wiem, czy jest różnica na początku. Dobra, damy 7. Sharpness 1. Sharpness 1, nie wiem co to było, jakaś koza. Sharpness 1. O! Protection 1, dobrze. Plus protection, nie wiadomo, creeper może kiedykolwiek tam nam wskoczyć. Protection 1, dobrze, i chciałbym jeszcze protection 1. Boom! Now we are talking! Oh yeah! Enchanted, enchanted. Dobra, zmieniamy jeszcze czapkę. Gdzie to było? GH. No aha, możemy zmienić czapkę. Zobaczymy, jakie mamy fajne czapki. Uuu, Universe Pumpkin. Uszanka. Uszanka wygląda fajna, bo brzmi tak jakoś po polsku. Dobra, uszankę bierzemy. To jest chyba jakaś ruska czapka, która będzie nas ogrzewać. Ej! I kill off możemy zenchantować też. Czemu nie? Na 7 level, come on. Boom! Efficiency 1. Może być. Może się nam przydać w czymś. Dobra, i wszystkie levely straciliśmy. A teraz idziemy je zdobyć znów przez nasz mega cave. Wyjdziemy teraz i tak, bo jest noc, więc pewnie monstery będą tam się kręcić wokół nas. Mam nadzieję, że da nam to dobrą szansę przetestować naszą zbroję też. I zobaczymy jaka... O, jest dzień! Jest dzień! To idealnie, to jest zajebiście, żołnierzki. To idziemy w takim razie. Ja się napiję kawy, a powoli... Powoli idziemy, nie mogę uwierzyć, że kurde za 2 dni będę mieszkać już w Polsce. Na razie nadal nie mam mieszkania, ale cały czas szukam, mam parę takich fajnych zarezerwowanych, takich przygotowanych, które możliwe, że będę, wiesz, korzystać z nich i wiesz, zapłacę tam kaucję, czy tam jak to się nazywa, żeby tam się przeprowadzić. Ale trochę się boję, kurde, mieszkać sam pierwszy raz w życiu, tak nie wiem, czy to będzie fajnie, czy nudno. Wiem, że dużo ludzi, wiesz, będą przechodzić często do mnie i wiesz, kumple, ale tak naprawdę, wiesz, każdą noc będzie się zasypiać tak po samemu i będzie tak dziwnie. Tak, w takim razie nie będę spać, w ogóle będę tylko siedzieć i robić z wami live'y cały czas, sobie na to, to jest nawet dobra opcja. No nie no, każdy musi spać, inaczej się źle czuje, ale możemy takie rzeczy robić, myślę, że będzie miazga. Szczególnie, że wtedy, wiesz, nikogo nie będzie w domu, plus będzie taki, że mogę dreć mordę przez całą noc i nikt mi nie będzie nic na to mówił, chyba że sąsiedzi, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, jesteśmy w cave'ie, w dungeonie naszym, teraz tym dungeonie, który był naprawdę mega trudny do pokonania wcześniej, a teraz zobaczymy, czy damy radę, Jak damy radę, to możemy wtedy w kolejnych odcinkach już ruszyć na porządniejsze dungeony, trudniejsze i porządniejsze dungeony, które naprawdę będą mega trudne, a to jest jakiś zwykły dungeon, nawet nie wiadomo co to będzie, może jakieś fajne looty dostaniemy, może jakiś bossek tu będzie się krył, nie wiem czy może jest boss, o kurde, nie wiem czy jesteśmy gotowi na bossy z żelazną zbroją, ale o mało się dzieje, dobra, na 3 hity ich ściągamy. Dobra, i jakoś oni się biją, więc my porozwalimy spawnery. Dobra, ja już się nie boję tutaj, bo jest całkiem łatwiej. O wiele łatwiej, jaka różnica. I co jest w dispenserze? Splash Potion of Harming, nice. Nie wiem, czy to nam coś da. Uuu, yes! Yes, Skellington, yes! High five, give me high five for that, give me high five. High five, bro, high five. Nice, widzieliście? Rozstrzelił mu głowę, zajebiście to wyglądało, naprawdę. Dobra, dungeon jest nasz, przejęliśmy go. O wiele łatwiej tym razem, ale jest dzień też, musimy to brać pod uwagę, że mniej mobów się respi, bo też jest dzień. I gdzie my jesteśmy tutaj? Tutaj był jakiś mocniejszy mob też, który nas zabił wcześniej, przez te właśnie pajęczyny. Tutaj zginęliśmy, pamiętać? No way! Dude! Ej! Może weźmiemy tego zombie jakiego... Czekaj, co to... O, shit! On jeszcze żyje. Ten zombie jest tutaj od tego czasu, ale biedny słodziak, co to tutaj robisz z tym cały czas? Okej, gin. Jest zbroja dodatkowa, wow! Ale mega. Ja bym go zatrzymał jako, wiesz, nasz taki zombie pets, nie? Zombie petsik, ale niestety... O kurde, możemy dostać, nie wiem czy wiecie, ale w tej paczce modyfikacji można dostać naprawdę zajebiste Dim Torch, oh shit, that's awesome. Inne pochodnie mamy, pochodnie, które są jasne, ale nie aż takie jasne, na przykład jakieś mroczne klimaty chcemy stworzyć, to będzie bardzo łatwo. Ale zajebiście, nie mogę, ta paczka po prostu rozpierdziela system. Dobra, idziemy dalej do naszego, co tu jeszcze jest? To jest Tripwire, możemy wziąć, nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Tutaj mamy coś w tej skrzynce? Nie, to chyba zablokowaliśmy tylko sobie wcześniej, żeby być bezpieczni. Dobra, wchodzimy. Oh, Jesus Christ, okej, te pajączki są mocne, dobra, żyjemy. Wow, jakby te potki nas walnęły, to byśmy naprawdę mieli przesrane. Dobra, postawimy pochodnie tutaj. Nad nami coś się kryje? Co tam się dzieje? Dobra, słyszę za ścianą jeszcze coś. O lol, kolejne pokoje, myślałem, że to. Dobra, rozwalimy to, bo wiem, że TNT pewnie tutaj będzie się kręcił. Weźmiemy sobie to. Nice, dużo XP mam, wow, ile XP mamy, zajebiście. Dobra, skrzyneczka. Szkoda, że takie słabe itemsy w skrzynkach tutaj się kryją. Ale co można na to poradzić? Nic nie poradzimy na to. Jest! Tutaj to jest to miejsce, gdzie te szkielety były wcześniej i chcieliśmy wejść. O, shit! Chcieliśmy wejść, ale nie mogliśmy. O! Co wy na to? Co wy na to? Nic tam nie ma. Taki zwykły pokoik ze szkieletami. Sponio, sponio. I tutaj, a jednak to może być sekretne jakieś Jesus Christ! No nie! Dużo obrażeń nawet zadają. Kurde. Ej, nawet jak mamy zenchantowaną zbroję, ale to są tylko zwykłe moby i tak nam zadają dużo obrażeń. Pamiętajcie, jak te ślimaki nas biją, na hita nas ściągają normalnie. Dobra, tam mamy w sumie sporo mobów. Może da radę się jakoś to obejść naokoło! Pół HP. Pół serduszka, o kurde. No nie, nie zginiemy tutaj, bez kitu, nie możemy zginąć. Dobra, mam pomysł. Znaczy, to nie jest jakiś mega pomysł, ale możemy wejść z tej strony jakoś. Dobra, wezmę ten dispensor. Może się do czegoś przydać. Dobra, skrzynka pusta, pójdziemy z tej strony. Dobra, idziemy, uwaga. Dobra, nice, udało się, wszyscy poszli w drugą stronę. A my wbiliśmy od tyłu. Dobra, ten szkielet będzie nas denerwował teraz. O fuck, trafia mnie cały czas! Gin! Fuck! Ryzykujemy tutaj, naprawdę ryzykujemy. Ryzykujemy strasznie, strasznie. Tutaj wszędzie płytki nacisku. Wow, płytki na wycisk. O kurwa, ty skubańcu! O, mini zombie tam jest! Serio? Nie będzie, nie będzie. Nie będzie tak łatwo, nie będzie. Mamy łuk? Nie mamy łuku, dobra. O, dobrze, wolno idą. Podcast Lownesa. Nie działa na ich! Działa. Nie, działa, zobacz jak wolno idzie. O, przykro mi kolego. Nie, oni idą takim samym tempem idą. Chyba nawet sam siebie zwolniłem. A nie, dobrze. Miazga, to dobrze, to idziemy dalej. Zbieramy te płytki, żeby kurde nam TNT-sy nie wybuchły. Ciekawe gdzie ten... A! Jeden TNT tylko tutaj pod spodem jest. O, czyżby to dawało mi jakiś magiczny pomysł? Może i da mi pomysł, może i da, tylko nie mam czym odpalić. Mam czym odpalić, mamy czym odpalić, dobra. Wbijamy do kolejnej warstwy. Gięć się gnoje! Boom! Oh yes! No! No! Co to za portal tu był i czemu go rozwaliłem? Ohu! No nie! Dokąd to prowadziło? Co to za magiczny portal był? Nigdy się nie dowiemy teraz. Stu, ty debilu! Czemu wszystko musiałeś popsuć? Magiczny portal, który teleportuje nas nie wiadomo gdzie. Ale jest naprawdę mega tych takich dungeonów, więc na pewno będziemy zwiedzać kolejne jakieś podobne. Czekaj, coś tu jeszcze jest? Nie. Będziemy zwiedzać kolejne jakieś podobne w następnych odcinkach. Niestety lootu nie dostaliśmy dużo, bo nie było za dużo ciekawych rzeczy tutaj. I portal nie wiadomo gdzie idzie. Ale będziemy musieli poczekać do jeden z kolejnych odcinków, żeby zobaczyć gdzie właśnie nas to weźmie. I mam szczałę przez głowę, nice. Dobra! Ziomale, łapkujcie odcinek, żeby było mega super, żebym się cieszył, żeby było fajnie, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie na więcej, sprawdźcie też mój nowy kanał StuTV, StuTV. Bardzo konkretnie subskrybujcie tam też, bo dzisiaj już w tym tygodniu będzie pierwszy filmik z tego i będzie bardzo fajny, z mamą coś kombinuję. Tam już będą rzeczy niezwiązane z grami, możecie tam zobaczyć co tam jest. I wytrzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć! Dobra, spaliłem sobie buzię, ale nic z tego. Wylajkujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się podobało i po prawej stronie macie więcej filmików. Nie zapomnijcie o kanale StuTV też.